No cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym filmie. To co widzieliście w mojej ręce to jest akurat paczka z firmy Amphipack, ale tym zajmiemy się później, bo wysłali mi kilka takich fajnych gadżetów, które na pewno zobaczycie w tym filmie, ale tak jak już widzieliście tytuł tego filmu, będziemy właśnie spływać rzeką tutaj w Reno, tak jak to robimy co roku, tylko w tym roku robimy to troszeczkę później ze względu na to, że przez duże opady śniegu w zimie tej wody było w rzece po prostu za dużo i w niektórych miejscach ten nurt był naprawdę dziki i były takie duże wiry i to było po prostu niebezpieczne, żeby to robić w takim zwykłym, tanim pontonie za 9 dolarów. Także robimy to w połowie czerwca, moi drodzy. Ja czekam jeszcze w tym momencie na moją koleżankę i zaraz jedziemy na miejscówkę, z której będziemy po prostu spływać. Oczywiście jest ze mną dzisiaj wasza ulubienica, zaraz się przywitamy. Hey! Hi! How's it going? Great. Great? Excited? Yeah. Scared? A little bit. Yeah. I wonder how's the water. And I walked down and I was still holding the key in the same place. I'm like, did I lock the door? So I had to go back up the stairs to make sure. It's called Alzheimer. Yeah, it's called reaching 30. That's what it is. Put your seatbelt on. To mi się przyda. Zatrzymaliśmy się na stacji po drodze po prostu po jakieś driny, żeby tak z pustymi rękoma nie spływać. No i będzie po prostu zabawnie. No, but they might be good. No i dobra, dojechaliśmy właśnie do parku Mayberry, tutaj na zachodzie Reno tak naprawdę. Jesteśmy około 4 albo 5 km od centrum miasta w tym momencie i będziemy sobie właśnie spływać rzeką, tylko najpierw pójdę, zobaczę jak ta rzeka wygląda, żebyśmy nie pompowali tych pontonów na darmo, tak jak kilka tygodni temu, bo przyjechaliśmy już tutaj raz w trakcie festiwalu rzeki. Wiecie, my mamy w Reno pełno takich małych, można powiedzieć, głupich festiwali. To są po prostu wymówki po to, żeby zebrać ludzi w jednym miejscu i sprzedać im tam różne gadżety, o i żeby każdy po prostu sobie pochillował, odpoczął, wypił parę drinów, wydał trochę pieniędzy, wspomógł tutaj lokalny biznes. Więc byliśmy tutaj w trakcie tego festiwalu rzeki, ale niestety no, nurt był tak silny, że nie było opcji, żebyśmy po prostu spłynęli, bo w kilku miejscach są takie nieduże wodospady. Są głębsze momenty, gdzie tworzą się wiry, jeżeli jest dużo wody i dlatego odpuściliśmy. Więc zaczynam kręcić ten odcinek już drugi raz, ale z tego co widzę, to rzeka powinna być idealna tym razem. Normalnie, gdy właśnie spływamy rzeką, to tutaj te kamienie są widoczne, bo zawsze tutaj sobie schodzimy, wsiadamy do pontonów i spływamy, więc powiedzmy jest tak może 20-30 cm więcej wody jeszcze, ale no nie ma tragedii. Tak jak widzicie, są takie małe zawirowania gdzieniegdzie, takie malutkie wodospady. Tam dalej jest parę takich większych. Jeszcze sprawdźmy temperaturę. No nic się nie zmieniło, dalej jest lodowata. W paczce, którą wysłała mi firma Amphipack, jest parę takich rzeczy, zaraz wam pokażę co tam jest. I jest również koszulka, nad którą wspólnie pracowaliśmy. Ja jej osobiście jeszcze nawet nie widziałem. Zobaczcie, tak wygląda. Znaczy się widziałem ją na zdjęciach, ale nie widziałem jej na żywo. Naprawdę fajną grafikę udało się tutaj stworzyć i to jest tył.
jest właśnie napis Amphipack. I to jest taki materiał jak takie te koszulki termiczne na siłownię, takie, które pomagają odprowadzać pot i są szybko schnące. Więc super, zaraz ją przymierzę, zobaczę, czy dobry rozmiar mi wysłali, bo nie mogliśmy w końcu się dogadać, jaki ja mam rozmiar. Wysłali mi dwa takie pokrowce wodoodporne na telefon i na, wiecie, na paszport, na dokumenty, na jakieś tam karty kredytowe i one są na takim pasku. Dlaczego dwa? Bo Jovanna akurat nie ma wodoodpornego telefonu i pomyślałem, że się jej to dzisiaj przyda. There you go. This is for you. What is this? It's like a waterproof pouch for your phone, so you don't have to stress about it anymore. About it getting wet? Yes. I don't have an excuse to buy a new phone now? No, you have to keep your old one. Okay. Yeah, so you can put it on your belt or over your shoulder. Or just hook it up to the tube. Gadnijcie, czego zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy znowu zabrać pompki do pompowania tych pontonów, więc czeka nas po prostu dmuchanie przez następne, nie wiem, 10 minut. One nie są jakieś duże, więc bierzemy się do roboty, moi drodzy, i idziemy nad rzekę, bo ja się już nie mogę doczekać. Jest niesamowicie gorąco. Przez ostatnie kilka dni mamy rekordowe temperatury, jeżeli chodzi o czerwiec, bo bywało po 36 stopni nawet. Wczoraj było 36 stopni, dzisiaj odrobinę chłodniej, 35 w szczytowym momencie, czyli jakoś w południe. What are you doing? I'm preparing my drink. Your water. Oh. Yeah, see, it's water. Maska water. Car water. Nie bierzemy w tym roku żadnych puszek ze sobą ze względu na to, że w zeszłym roku jak spływaliśmy, to puszka przecięła mi tutaj ponton i musiałem płynąć cały czas z palcem, żeby powietrze mi nie uciekało. Dlatego dzisiaj bierzemy po prostu takie butelki ze sobą na wodę i będzie dużo wygodniej, można ją przypiąć po prostu tutaj do tej rączki. Wiecie co, jeszcze przymierzę tą koszulkę. Nie będę w niej spływał, bo zastanawiałem się, czy przypadkiem by jej komuś nie podarować, jeżeli będzie za duża. Dlatego przymierzę ją i zobaczymy, jak to wygląda. I'm trying. I'm doing my best. You know what, I was thinking that it's too big, but it actually fits me perfect. That's a nice design. It is, yeah. Hi. Tak się prezentuje t-shirt. Jednak wiecie co? Zostawiam go, bo on pasuje na mnie idealnie. Ale i tak spływam w tank topie, bo po prostu chcę się trochę opalić dzisiaj. Let's see if your phone fits in it. Okay. Well, I'm leaving the case on because my money's in here. In case we need it. Does your money jiggle jiggle? It folds. It folds? So you have chapstick and then my key. Let's see. Easily. Yeah. Nice. Bread. Pontony napompowane, tak jak widzicie, niestety zerwał się taki dosyć silny wiatr, więc będzie nas pewnie rzucało po tej rzece trochę, ale na pewno będzie dobra zabawa. Ja uwielbiam to robić i w Reno jest taki bardzo krótki okres, kiedy to można w ogóle zrobić, żeby spłynąć tą rzeką, ponieważ poziom wody bardzo gwałtownie spada, kiedy zaczyna się robić niesamowicie gorąco. Zwłaszcza kiedy kończą się po prostu roztopy śniegu, to wtedy poziom wody w tej rzece spada, bo ta woda po prostu wypływa z jeziora Tahoe, przepływa przez góry, przepływa przez Reno i wpływa do Pyramid Lake, które znajduje się na środku pustyni. Jovanna bierze ze sobą tą taką kieszonkę. Ja biorę kawałek tego plecaka, który widzieliście u mnie na filmie, bo można to odczepić i tutaj akurat mam klucze, rzeczy do kamery, portfel i tym podobne sprawy. Więc to jest naprawdę fajny dodatek, tylko pisałem właśnie z nimi, że powinni mieć tutaj gdzieś swoje logo, bo tak to wygląda jako jak zwykła taka po prostu wodoodporna saszeta czy coś w tym stylu.
No i dobra, zmierzamy w stronę rzeki, moi drodzy. Zaczynamy spływ. Za 3 godziny będziemy dopiero w centrum miasta. Ale no, powinna być naprawdę przednia zabawa. Oby woda nie była jakaś, wiecie, tam szalona w niektórych miejscach przy tych wodospadach, ale to zobaczycie w dalszej części tego odcinka, o które miejsca mi dokładnie chodzi, bo jest parę takich miejsc, gdzie no można wypaść z tego pontona, ten ponton sobie gdzieś tam odpłynie i będziecie zmuszeni po prostu wracać na piechotę. Albo tutaj do tego parku, albo do centrum miasta. Hey, where you wanna lunch? Over there or here? Where it's less rapidy? Right here, I guess. Wybaczcie mi audio od tego momentu, ale musiałem zdjąć ten media mod z kamery GoPro ze względu na to, że on nie jest do końca wodoodporny. Kiedyś kamera z tym media modem wpadła mi do wody, nic się nie stało, ale no nie będę ryzykował po prostu spływać 3 godziny z tym założonym po prostu na kamerę, bo no w końcu pewnie to przemoknie i kamera przestanie działać i nie zobaczycie tego odcinka. A bardzo mi zależy, bo to jest naprawdę niesamowita frajda i bardzo popularna rzecz do robienia tutaj w Reno. Rzecz, którą po prostu lokalni ludzie robią w sezonie letnim, dopóki poziom wody po prostu na to pozwala. Are you ready? Yes? The water actually feels pretty good. It is, yeah. It's not that cold. Not like 2 weeks ago. No i poszła. Bye. No i dobra, moi drodzy, oficjalnie ruszyliśmy. Na razie spływamy sobie powolutku. Namiocik rozstawiony, dzieci się bawią w wodzie. Jovana tam daleko z przodu. A ja nadrabiam, moi drodzy, staram się właśnie dopłynąć. Hey, how's it going? A ja staram się dopłynąć do środka rzeki, żeby trochę przyspieszyć. Nie uderzać o kamienie. Jest teraz misja, musimy popłynąć w lewo tutaj pod mostem, nie w prawo, bo tam są takie duże wodospady. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Ja to się lepiej będę trzymał. Powiem wam tak, z tym nurtem i z wiatrem w plecy to my do centrum miasta dopłyniemy chyba w 30 minut, a nie w 3 godziny, tak jak planowaliśmy. W zeszłym roku, jak właśnie spływaliśmy, to zajęło nam to lekko ponad 3 godziny. No ale teraz naprawdę mamy taką prędkość na tej rzece. I'm glad we didn't do it few weeks ago, yeah, 2 or 3 weeks ago. It would be terrible. We would already be downtown, but it would just be our bodies. Or dead, yeah, we would float in body bags. Someone would be down there to see if everything was dry in that pet. Unfortunately, they drowned, but their phones are dry. Sorry, jeżeli obraz czasami nie jest jakiś naprawdę mega ostry, ale jestem wysmarowany cały kremem z filtrem, bo 2 dni temu właśnie jak kręciłem ten odcinek o kosztach nad jeziorem Tahoe, taki wiecie, prosty odcinek, chciałem wam po prostu przekazać parę informacji, to niczym się nie posmarowałem i ja na ramionach, tutaj właśnie, na barkach mam te plamy z bielactwa i one się tak czasami przypalą na słońcu, że po prostu puchną. I to się właśnie stało, jak kręciłem odcinek nad jeziorem Tahoe. Było 33 stopnie, zero chmur na początku, więc wygrzało mnie tam konkretnie. Dlatego dzisiaj się wysmarowałem setką i no czasami po prostu kamerę ubrudzę tym kremem z filtrem. I tak jak na poprzednich ujęciach widzieliście, robi się takie trochę maślane ujęcie. Jeżeli spojrzycie tam daleko, na wzgórzu, to tam są takie domy po kilkanaście milionów nawet. To jest taka bardzo bogata dzielnica w Reno. Howdy! I'm here! I got stuck! And I'm stuck! And I'm stuck again!
Got it? Yeah. Okay. A tutaj jest taka bardzo fajna posiadłość zaraz przy samej rzece. Dom nie jest jakiś na maksa duży. Jest dosyć stary, ale jest w całości odnowiony. I do tego mają taki przepiękny domek na drzewie. Kiedyś tutaj była tama. Jowana właśnie przepłynęła. Kiedyś tutaj była tama. Poziom rzeki tutaj był dużo wyższy z tej strony. O kurde, widzicie? Jeszcze jeden. One more. Hold on. That is bad. O kurde. Are you holding? Yeah. No było blisko, że praktycznie wypadłem z pontonu. Już byłem za pontonem, tyle że się trzymałem i praktycznie mnie obróciło. I w ostatniej chwili wpadłem z powrotem do pontonu, więc naprawdę wrażenia są niesamowite. Dostęp do rzeki, schodki wymurowane, małe patio, grill, winda nawet dla niepełnosprawnych zrobiona. Bardzo fajnie to wszystko przystosowane. To jest pewnie jakiś rental. Kiedyś takie domy jak tutaj sprzedawały się po 300-400 tysięcy. Teraz te wszystkie domy tutaj przy rzece to minimum $1 milion. Ludzie, którzy kupili te nieruchomości, po prostu zarobili taką ilość pieniędzy, że to się w głowie nie mieści. Are you guys getting off here? I don't know. Do we have to? No. There's like a little dam. And if you go on the left side, it's like super smooth. Yeah. Yeah, you're probably about an hour and a half, maybe an hour from downtown, maybe less. Okay. Yeah, yeah, I recommend doing it. It's fun. Minęliśmy właśnie znak, na którym jest napisane, żeby wysiąść z rzeki. Yes, it's right here. Jovana, hold on, both. Zobaczcie, jaki ładny dom. Mają nawet swój prywatny wodospad. Jest pełno takich malutkich strumyków przepływających właśnie przez cały teren tutaj tego miasta. I one wpływają tutaj do tej głównej rzeki. Wiecie, to są takie, często to są takie sezonowe strumyki, czasami to są takie całoroczne. Tutaj ktoś, ciach, ryby łapie. Następna osoba. How's it going? Good. Did you catch anything? Not yet. That's something. Tak, zbliżamy się już powoli do centrum miasta. Za chwileczkę miniemy miejsce, w którym mój znajomy w zeszłym roku na tym spływie złamał nadgarstek. Skakaliśmy do wody, tam jest taka huśtawka na drzewie. Wskoczył, upadł niefortunnie jakoś tak do góry nogami na nadgarstek i złamał tutaj kość tą właśnie w nadgarstku. No nie wiem, to chyba się liczy jeszcze jako kciuk, ale no niestety. Taki wypadek się zdarzył. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to polecam, zobaczcie sobie. Bardzo fajnie moim zdaniem wyszedł w zeszłym roku, bo była dużo większa grupa. Dzisiaj tak po prostu kameralnie we dwójkę sobie spływamy.
A tutaj pan sobie gra na gitarce. How's it going? Pretty good. Are you cold? Yeah. Yes. Until now, actually, the sun just came out. Are you able to film the clouds or no? Yeah. Zobaczcie, bo słońce dopiero co wyszło zza tej takiej dziwnej chmury, która przewija się po prostu przez miasto, taka cienka, długa chmura. A teraz musimy niestety wiosłować. Paro! Bye! Bye! Zbliżam się właśnie do miejsca, w którym w zeszłym roku mnie wywróciło i straciłem większość swoich rzeczy, które miałem ze sobą. Ale teraz myślę, że po prostu będę się kierował bardziej w stronę mostu i myślę, że powinno być po prostu ok. Moi drodzy, trzymajcie kciuki, żebym się nie wywrócił i nie zgubił kamery, bo nie mam żadnego uchwytu, którym mogę ją w ogóle nawet przytrzymać. Let's go, the next one too. Why not? After this bridge, we get out. Mieliśmy małą sytuację, tak jak widzicie, jestem cały mokry, straciłem okulary, Jovana straciła czapkę, straciła okulary, ale reszta rzeczy została z nami. A to co się stało, jeżeli zobaczycie, tutaj jest taki mały wodospad, ja przepłynąłem przez to normalnie, a Jovana utknęła tam niestety i zaczęło nią kołysać, no i odwróciło cały ponton. Ja myślałem, że ona została pod tym pontonem, bo jej się zaplątała noga w ten sznurek, więc wyrzuciłem swój ponton na brzeg i zacząłem płynąć. Nie widziałem jej, myślałem, że ona po prostu poszła pod wodę i dalej właśnie była tam w tym wodospadzie. Okazało się, że Jovana już była tam dalej. So I was saying I need help and he was laughing and recording and then I knew I was gonna go under the water, so I was like okay, this is happening. Go under the water. I lost my shoe. Oh yeah, and one shoe. My glasses are gone and my hat's gone, so... But I'm here, so... This is fine. This is fine. This is fine. How's your phone? Oh, it's... You know what? It went under the water with me, so let's find out. I think that was me from pulling my phone. Oh, yeah. Yeah. No, it's dry. Then I had taken the patches for the things that we broke. And then... Car keys. No, everything's good. There you go. Jovana straciła jednego buta, więc idzie w moim, ja idę bez. A chodnik w Reno o tej porze roku to jest istny piekarnik, więc ja po prostu przebiegam z jednego cienia w kolejny. This is what you get for not believing me when I said I needed help and I was stuck before going under the water. Słuchajcie, moi drodzy, po takich przeżyciach myślę, że skończymy po prostu tutaj ten odcinek, ale chciałem wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Ze względu na to, że firma Amphipack znowu wysłała mi dwa takie pokrowce wodoodporne, ten spisał się po prostu niesamowicie. Jeżeli chcecie taki pokrowiec, ten drugi, którego dzisiaj właśnie nie używaliśmy, to po prostu napiszcie komentarz pod tym filmem z nazwą tej firmy.
i zrobimy sobie losowanie, będziecie mogli to wygrać. I spróbuję jeszcze porozmawiać z tą firmą, żeby może wysłali mi więcej koszulek, żebym mógł wam je po prostu rozdać. A jeżeli podobał wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę emocje dzisiaj były przednie. Myślę, że dzień się po prostu udał. My w tym momencie zmierzamy do centrum miasta zjeść coś, posiedzieć chwilę i potem osobno jakby zająć się po prostu swoimi sprawami, no bo dzisiaj jeszcze jest piątek, muszę pozałatwiać parę rzeczy, ale widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć! It won't save your life, but it will keep your shit dry. Bye! Going away, but it's alright though. Starting to chafe and that'd be painful.